Państwo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Urbańczyk i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa kolejne spotkanie z okazji Festiwalu Kopernika. To spotkanie odbywa się w takim paśmie, które nazwaliśmy dość tajemniczym tytułem Dwie Księgi, ale ci z Państwa, którzy nas odwiedzają, pewnie doskonale wiedzą, że pochodzi to z takiego powiedzenia, które, o ile dobrze mi się wydaje, spopularyzował Galileusz, ale jest dużo starsze, jeszcze z czasów ojców Kościoła. I według tego powiedzenia istnieją dwie księgi, księga Pisma, księga objawiona i księga natury, które dał Bóg po to, żebyśmy mogli uzyskać o nim jakąś wiedzę. Podczas tego pasma zastanawiamy się nad relacjami między nauką a religią, między wiarą a rozumem, między obrazem świata, który wynika z osiągnięć nauki, a obrazem świata religijnym. I do tych spotkań zapraszamy autorów mini-booków, które wydaje Copernicus Centre Press, poświęcone właśnie tym zagadnieniom. I dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Zbigniew Liana, specjalista zajmujący się filozofią i metodologią nauk. Myślę, że nie będę daleki od prawdy, jeśli powiem, że historia nauki też nie jest mu obca. Ksiądz dr Liana jest też wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. I tematem naszego spotkania będzie okultyzm i nauka w okresie przedoświeceniowym. Bardzo bym poprosił na początku księdza doktora o krótkie wprowadzenie w treść tej książki. Proszę Państwa, ten tekst, ja go pisałem ponad 15 lat temu, to nie jest tekst nowy. On był pokłosiem mojego doktoratu, bo kiedy na początku lat 90. zastanawiałem się z biskupem Brzecińskim, o czym pisać, zaproponował mi, by zająć się szkołą w Chartres, taka szkoła dwunastowieczna, i problemem naturalizmu, i problemem logosu, no i jak to wpłynęło potem na takie postaci jak Galileusz, Kepler czy Newton. Praca poszła w swoim kierunku, natomiast przy okazji no, musiałem się naczytać dość sporo różnych rzeczy dotyczących zarówno renesansu, jak i średniowiecza. I w oparciu o ten materiał postanowiłem, ponieważ on nie wszedł w ogóle do doktoratu, postanowiłem napisać coś, co mi się wydawało istotne z punktu widzenia samej filozofii nauki. Jesteśmy, proszę Państwa, w ramach festiwalu, który mówi o geniuszach. Na początku swojego artykułu ja tam nawiązuję do przemiany, jaka dokonała się w historiografii, czy w meta właściwie, czyli jak pojmuje się naukę i rozwój nauki. Otóż gdzieś tak do drugiej połowy, głębokiej drugiej połowy XX wieku sądzono, że w historii to naukowcy to byli specyficzni geniusze odporni na rozmaite wpływy irracjonalizmów. Sądzono, że takim geniuszem oczywiście był Galileusz, Kopernik, Kepler, Newton. I że oni myśleli tylko racjonalnie. No stąd powstawały racjonalistyczne wersje historii nauki, rozwoju nauki, czy to w kole wiedeńskim, czy to popperowskie, a nawet jeszcze w dużej mierze Lakatosz. Dopiero gdzieś tak od połowy XX wieku badania nad historią nauki pokazały, że to nie do końca tak było. Okazuje się, że naukowcy też byli zwykłymi ludźmi. Że nie byli, że geniusz nie polega na tym, że jest się maszyną racjonalistyczną. Czyli, że byli dziećmi swego czasu. A okazuje się, że gdzieś tak mniej więcej do połowy XVIII wieku być dzieckiem czasu to było myśleć zupełnie innymi kategoriami niż dzisiaj. Jest taki, dwa teksty ja tam przytaczam. Jeden tekst jest z pierwszej połowy XIX wieku, niejaki David Brewster dokopał się do
tekstów Newtona, które były gdzieś głęboko zakopane. Newton był znany wyłącznie jako ktoś, kto zrobił fantastyczną fizykę, którą zachwycał się Kant i jak wiadomo, cała filozofia Kanta Poznania właściwie jest elaboracją newtonowskiej odkryć. I cóż odkrywa Brewster? Że oto Newtona tak naprawdę bardziej od fizyki interesowała alchemia, kabała i na przykład interpretowanie wypowiedzi Michała Sędziwoja, którego znał dość dobrze z tekstów, które mu dostarczano. No i oczywiście na początku XIX wieku David Brewster pisze się, mówi, to jest nie do pomyślenia, jak tak światły umysł mógł zajmować się taką szarlatanerią. Mówię, to pokazuje, jak głęboka przepaść intelektualna w percypowaniu to, co jest racjonalne, co nieracjonalne, dzieliła, to było raptem 150 lat między Newtonem a Brewsterem. Z kolei Margaret Osler, Margaret Jacob w książce Osler, pisze, to jest rok 2000, ona pisze tak, bo właśnie wtedy zaczęto, pod koniec wieku XX, zaczęto robić głębokie badania nad wpływem myśli magicznej, okultystycznej na naukę. Jaka była relacja między nauką a takim typem myślenia? I okazuje się, że nastąpił przełom właśnie za życia Newtona. Uczniowie Newtona, ona pisze dokładnie tak, wymienia ich po nazwisku, doskonale rozumieli jego fizykę, ale już zupełnie nie rozumieli jego pism alchemiczno-kabalistycznych. Nastąpiło oświecenie, nastąpiło przewartościowanie, przewrócenie świata do góry nogami. My w takim świecie dzisiaj żyjemy, o tym warto pamiętać. Tomasz Kuhn by powiedział, że zmienił się paradygmat, że żyjemy w innym troszkę świecie, co nie znaczy, że tego świata nie da się tłumaczyć. Proszę Państwa, bardzo trudno jest usystematyzować tę całą wiedzę. Mój tekst obejmuje okres co najmniej od XII wieku, czyli szkoły w Chartres, aż po wiek XVII, to jest prawie 6 stuleci. Poglądów była cała masa. One były częściowo do siebie podobne, częściowo różne i ciężko, bardzo trudno jest je jednoznacznie usystematyzować, więc musiałem zastosować pewną formę rekonstrukcji, interpretacji. Wybierając pewne podstawowe elementy, które się przewijają przez cały czas, w różnych proporcjach i stąd wybrałem dwa paradygmaty, które istnieją obok siebie i na siebie wzajemnie wpływają. Paradygmat magiczny, a wcześniej astrologiczny, czyli dwa paradygmaty myślenia okultystycznego. Paradygmat astrologiczny i paradygmat magiczny. One istniały w różnych wersjach i w różnych relacjach między sobą i to przez cały okres, zarówno w średniowieczu, jak i w renesansie. Ale co ciekawe, jak się czyta teksty filozofów nauki czy historyków nauki, to oni twierdzą, że okultyzm renesansowy bije na głowę wszystko to, co było w średniowieczu. Często, nie wiem jak dzisiaj, ale za moich czasów, kiedy ja jeszcze chodziłem do liceów, to trochę w duchu marksizmu wpajano nam ideę, że renesans to był skrajnie oświecony, że średniowiecze ciemne, a renesans skrajnie oświecony, oczywiście naukowy. Z tej perspektywy renesans był przede wszystkim magiczno-okultystyczny, znacznie mniej naukowy. Tak naprawdę nauka rozwinęła się dopiero po renesansie. I to jest samo w sobie ciekawe, dlaczego. I to też staram się pokazać. Czym jest, proszę Państwa, paradygmat astrologiczny? Trzeba pamiętać, że mówimy o warstwach przede wszystkim wykształconych. Ci, którzy czytali, pomijam masy, które były nieczytające. Po grecku to się nazywa idiota. Czyli ktoś, kto nie pisze i nie czyta. To w tekście nawet świętego Augustyna jest takie, że właśnie a propos tych dwóch ksiąg, że w księdze pisma czytają mądrzy, a w księdze natury legat autem et idiota. Czyli że czyta także ten, który nie potrafi czytać i pisać.
Otóż oni wszyscy byli wykształceni na greckiej filozofii, a w greckiej filozofii świat był wprawdzie ustrukturyzowany, zhierarchizowany, ale był jedną całością i był istotny wpływ niebios na to, co dzieje się na Ziemi. I na dodatek fizyka arystotelesowska, to by warto pokazać bardziej szczegółowo, ale to fizyka arystotelesowska, czyli to, co uważano za naukę od XIII wieku, nie potrafiła wszystkiego wytłumaczyć. Więc trzeba było odwołać się do zupełnie innych sił. I te siły, których nie tłumaczyła fizyka, a one były tak zwane, nie wynikały one z natury rzeczy, bo to tłumaczyła fizyka, nazywano okultas, czyli niejawne, ukryte. I takie wyłącznie znaczenie jest okultystyczne, że coś jest niejawne, ukryte. Czyli są to siły ukryte dla zmysłów. Trzeba je poznawać w inny sposób. I oczywiście to się łączyło, bo panował panpsychizm czy pananimizm. Świat był określany jeszcze od Platona, Arystotelesa i całe średniowiecze jako zwierzę. Cały świat był zwierzęciem, planety były zwierzętami. Oczywiście spór był o to, jak rozumieć słowo zwierzę, niedosłownie, bo one miały tylko ruch, natomiast niekoniecznie już miały czucie te zwierzęta, niekoniecznie miały, a niektórzy uważali na przykład takie tłumaczenie z XII wieku powodzi. Skąd się biorą powodzie? Wilhelm Skąż opisuje to i to przytacza za kimś, że wtedy jest, jak jest duża susza, to planety jedzą. Całe humory wyjadają z Ziemi, przejedzą się i zwracają. I wtedy są powodzie. To było wyjaśnianie fizyczne. Tłumaczone na dodatek jeszcze czterema elementami. Ziemia, powietrze, ogień, woda. To wszystko było tam jeszcze tłumaczone z zagęszczaniem, rozrzedzaniem. Takie siły tam wprowadzano. Ich sposób racjonalizacji świata. Otóż w tym kontekście nie trudno było wierzyć i wszyscy wierzyli, że nieba mają wpływ na życie człowieka i na życie całego świata. I stąd astrologia, proszę Państwa, była naturalnym sposobem wyjaśniania tego, co się dzieje w świecie. Jako że jesteśmy w nurcie średniowiecznego chrześcijaństwa, no to oczywiście od razu trzeba było sobie postawić pytanie, jaka astrologia? I o to głównie toczyły się spory. Rozróżniano astrologię naturalną, czyli taka, która przewiduje zjawiska fizyczne i tu nie było żadnego problemu. Problemem była astrologia wróżebna, czyli to, co dzisiaj uważa się za astrologię, czyli wróżenie, przepowiadanie przyszłości, ale człowieka indywidualnego i jego czynów wolnych. Tylko to było zakazane od starożytności, bo kwestia grzechu, wolności i odpowiedzialności. Natomiast problem znacznie mniejszy był, co robić z przepowiadaniem przyszłości wydarzeń historycznych. Otóż to było dopuszczalne i tam tłumaczę, jak święty Tomasz wykoncypował, dlaczego możliwe jest takie przepowiadanie. I w oparciu o arabską teorię wielkich koniunkcji, czyli tam 3-4 planety w jednym, głównie 3, spotykały się w linii prostej, patrząc z Ziemi. To było rzadkie zjawisko i wtedy uważano, że będą zachodziły jakieś wielkie zdarzenia, aż do XVII wieku, tak sądzono. I ta astrologia wróżebna w formie prognostyków funkcjonowała na uniwersytetach, proszę Państwa. Jest tak zwana praktyka krakowiensis, to było główne zatrudnienie astronomów, których zwano astrologami i vice versa, to rzadko rozróżniano. I tu w Krakowie w XVI-XV wieku Kraków był jednym z najlepszych ośrodków pisania takich prognostyków i oni z tego pieniądze czerpali. Jeszcze w XVII wieku dwóch fizyków, Cavalieri i Torricelli, nie wierzą w to, ale jeden do drugiego pisze, no wiesz, ale na tym, co my robimy naukowego, zarobić nie można. Więc róbmy to, z czego można żyć. I pisali prognostyki, nie wierząc w nie, pisali prognostyki, żeby zarobić na życie. Pierwsza połowa XVII wieku. Wierzył w prognostyki, proszę Państwa, Kepler. Galileusz trudno powiedzieć, bo nie ma danych, ale Kepler, jeden z najwybitniejszych astronomów, uprawiał geomancję,
wierzył w prognostyki, zresztą opisuje, co się działo, jak był powrót tak zwanego trygona ognistego w 1604 roku, trzecim, po raz siódmy czy ósmy od stworzenia świata, bo oni tak sobie to liczyli, co 800 lat, od 5600 lat od stworzenia świata, więc wydawało się, że będzie koniec świata. I wtedy w Europie był straszny ruch. On to opisuje dokładnie, ja tam też przytaczam, co się działo w Europie. No i wtedy jeszcze pokazała się nowa gwiazda, którą było widać gołym okiem. No to sobie można wyobrazić dopiero, co ten znak oznacza. Więc i ta koncepcja, proszę Państwa, astrologiczna była nie tylko w nauce obecna, ona była obecna także w teologii, w religii. Na przykład kardynał Piotr Daj z XIV wieku wprost pisze, że wcielenie i narodzenie Chrystusa dokonało się mocą zapisaną w gwiazdach. To po prostu, to nie było nic dla nich dziwnego, pod warunkiem, byle tylko nie było determinizmu. Jedyna rzecz, którą Kościół bronił, to była wolna wola, czyli Boga i człowieka. Czyli nie można było przyjmować deterministycznej wersji astrologii typu Pietro Pomponaciego. To jest paradygmat astrologiczny. Był też paradygmat magiczny. Otóż, ponieważ astrologia zakładała jakiś determinizm, to trzeba było nad nią zapanować, nad tym determinizmem. I mag to był ktoś, kto umiał wykorzystać znaki i wiedzę pochodzącą ze znaków, żeby zapanować nad fatalizmem świata. Jest takie wypowiedzenie, że vir sapiens dominabitur astra, był w całe średniowiecze i potem aż do XVII, czyli mędrzec będzie panował nad gwiazdami. Oczywiście przez odpowiednie znaki magiczne, tak zwane interrogacje, geomancja, po prostu. I to było też elementem medycyny. Leczenie było elementem magii. Alchemia była elementem magii, czyli to było interpretowane filozoficzno-religijnie. On poznaje najgłębsze tajniki świata, natury, przez duże N pisane, która jest pomocnicą Boga albo nawet wręcz wcieleniem Boga. I pomaga tej naturze, która jest upadła, Paracelsus powie kagastryczna. Upadła po pierwszym upadku człowieka i teraz ją trzeba doprowadzić do doskonałości. No i teraz czemu służy kamień filozoficzny? No, przekształceniu niedoskonałej materii w doskonałą, czyli kamienia w złoto na przykład, czyli żelaza w złoto. Żelazo jest niedoskonałym stałem materii, złoto jest doskonałym i kamień filozoficzny temu ma służyć. Ale to samo czyni medyk, kiedy leczy, czyli wyprowadza człowieka ze stanu niedoskonałego w stan doskonały. To samo robi alchemik, kiedy destyluje alkohol. Zresztą byli oni wszędzie, na wszystkich dworach, także papieskich. Także alchemicy byli wszędzie obecni. Także magia naturalna była wszędzie akceptowana jako pewna forma, dziś byśmy powiedzieli, eksperymentalnej nauki. Ona była interpretowana teologicznie, na przykład Luther będzie pisał, że w alchemii znajduje najwspanialsze metafory do opisania zmartwychwstania. A Paracelsus będzie mówił, że Chrystus jest kamieniem filozoficznym człowieka, tak jak Archeusz jest kamieniem filozoficznym świata materii. Czyli tego typu będą mieć interpretacje. To, co jest z punktu widzenia filozofii i nauki istotne, to jest sama koncepcja natury, że koncepcja magiczna, głównie magiczna koncepcja natury, nie tyle astrologiczna, ile magiczna, negowała istnienie praw przyrody. Był taki dogmat magiczny, że natura może wszystko. Natura jest wszystkim, więc może wszystko. Nie wolno na nią nakładać żadnych więzów, na przykład matematycznych. Stąd na przykład Giordano Bruno, którego często uważa się za męczennika nauki, niesłusznie, bo był męczennikiem, ale nie nauki, tylko czegoś innego. Krytykował Kopernika za to, że używał matematyki do opisu wszechświata. Przyjmował Kopernika, ale bez matematyki. No to jest zupełnie jakaś inna koncepcja astronomii. Otóż ta koncepcja bazowała też na specyficznej epistemologii, czyli znak. Proszę Państwa, do wieku, i to już na tym zakończę,
cała ta koncepcja bazowała na pewnym rozumieniu języka i znaku. Epistemologia, czyli jak poznajemy, opierała się na znaku tak zwanym trójelementowym. To od starożytności, czyli bazującym na podobieństwie. Sądzono, że istnieje między znakiem a rzeczą oznaczaną coś, co je łączy i to i rzeczywiście łączy, czyli podobieństwo. Czyli jak coś jest do siebie podobne, to znaczy, że tu coś musi być i że nie tylko domniemanie, tylko autentycznie istnieje. Na tej podstawie wyszukiwano lekarstwa na choroby, na tej podstawie interpretowano, cała fizjognomika w ten sposób powstawała, czyli z twarzy odczytywano charakter człowieka i tak dalej, i tak dalej. Czyli na przykład ktoś, kto jest podobny do lwa, do wieprza, do osła, do orła, to ma takie, a nie inne cechy. Ta koncepcja, zresztą u Arystotelesa było podobnie, bo istniała forma, która łączyła myśl z rzeczą. Otóż nagle przychodzi pytanie, i to Kepler robi, mimo że sam stosował ten typ znaku, on się pyta, no, gdzie są granice nieokiełznanej wyobraźni w stosowaniu podobieństw. Magia, proszę Państwa, to jest tyrania podobieństwa. Podobnie zresztą astrologia. To jest tyrania podobieństwa. Jakbyśmy powiedzieli też indukcji dzisiaj. Pierwszy, który zadał pytanie o obiektywność podobieństwa, był prawdopodobnie Kepler. I on się pyta, co? Mówi, które podobieństwa powinny być obiektywne? On powiedział geometryczne. A odpowiedź była bardzo teologiczna. Dlaczego? Bo Bóg myślał geometrycznie, kiedy stwarzał świat. Potem podejmie to pytanie Kant, ale odpowie na nie zupełnie inaczej. To tam, kto zna historię filozofii, to wie. Ale podobne pytanie sobie zadał. Zatem, proszę Państwa, to, co wynika z tych rozważań, no, to jest, że nauka rozwija się, proszę Państwa, zawsze w jakimś paradygmacie wizji świata. I okultyzm w tamtym czasie był istotnym elementem wyjaśnienia świata. Dlaczego dzisiaj astrologia nie należy do paradygmatu? Dlaczego jest nienaukowa? No bo nie spełnia warunków, które wyznacza metoda naukowa. I dlatego dzisiaj ktoś powie, a no kiedyś była naukowa, to dzisiaj też ją uznajmy za naukową. No nie bardzo można, dlatego że astrologia i okultyzm odwołują się do takich sposobów wyjaśniania, które nie spełniają żadnych standardów współczesnej nauki. I w tym sensie są poza nauką. To tyle moich takich ogólnych rozważań. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Rozpoczynam część dyskusyjną, mianowicie dyskusję. Pierwsze moje pytanie dotyczy cezury czasu, która pojawia się w tytule tej książki, oświecenia. Wiem, że podczas oświecenia drastycznie zmieniło się nasze postrzeganie świata. Natomiast mnie zastanawia to, że stało się to bardzo szybko. Margaret Jacob, która została już wspomniana na początku, pisze, że już 20 lat po śmierci Newtona niemalże żaden z jego uczniów nie rozumiał jego dzieł alchemicznych. Więc ta zmiana zaszła właściwie w czasie jednego pokolenia i myślę, że w sposób uprawniony można mówić tutaj o jakiejś rewolucji. Co do niej doprowadziło? Znaczy, to jest moim zdaniem pytanie nie tyle do filozofa, ile bardziej do jakiegoś psychologa społecznego. To był proces oczywiście, który trwał ponad 100 lat, dlatego że elementy krytykujące magię, alchemię istniały przez cały XVII wiek, a nawet wieku XVI, z tym, że nie potrafiły się przebić. Prawdopodobnie tutaj można by odwołać się do koncepcji Kuhna, że rozwój nauki, zwłaszcza empirycznej, kumulował się coraz bardziej do tego stopnia, że w pewnym momencie uznano, że magia, alchemia nie pasują zupełnie do tego stylu wyjaśniania. Ostatnie dzieło astrologiczne powstało bodajże w 1660 którymś roku na uniwersytecie. Potem już po prostu tego nie robiono, bo zauważono, że nic to nie wnosi w rozwój nauki. A wtedy zaczyna pojawiać się idea postępu. O tym też, ale to gdzie indziej jest, tutaj akurat o tym nie mówię. Wiek XVII pojawia się idea postępu w dzisiejszym rozumieniu. A skoro tak, to nauka ma się rozwijać, oni zaczynają rozumieć, że chcą coś więcej poznać, a astrologia niczego nie daje, nie rozwija, nie pozwala na rozwinięcie
wiedzy. Natomiast jak weźmiemy zasady Newtona, to one można było stosować do tych zjawisk, do tamtych, czyli można było coraz więcej rzeczy wyjaśniać. A astrologia nie pozwalała na rozwinięcie żadnej wiedzy. Myślę, że chyba tym się kierowali, że to gdzieś powoli dorastało w podglebiu i nagle nastąpiła. Myślę, że taki jest charakter rewolucji, ale to mówię, bardziej psychologowie społeczni powinni tłumaczyć. Filozof jedynie może wskazać na różne nurty, jakie istniały wtedy. Więc to było pytanie dotyczące końca, natomiast chciałbym jeszcze zapytać o początek. Jak to się stało, że termin techniczny okultus, termin techniczny filozofii świętego Tomasza zaczął być używany w kontekście rzeczy ezoterycznych, magicznych? Ale to chyba właśnie dopiero w okresie oświeceniowym nadano temu słowu takie znaczenie. Wcześniej ono było uprawniona kategoria filozoficzna, powiedzielibyśmy metodologiczna, choć oczywiście metodologii w takim, jak my dziś mamy rozumienie, wtedy nie było. Natomiast z chwilą, kiedy astrologia czy magia i alchemia straciły na swoim znaczeniu i zaczęła na przykład alchemia zamieniała się coraz bardziej w chemię, magia, na przykład jatrochemia zamieniała się w farmakoterapię, no to to, co było okultus niejawne, czyli te siły niejawne, o których mówił święty Tomasz, nagle okazuje się, że stawały się siłami empirycznymi, większość z nich. A to, co już rzeczywiście pozostawało okultus, to było najczęściej demoniczne. Czyli to, co się dało znaturalizować, przeszło do nauki, a to, czego się nie dało znaturalizować, pozostało okultus, najprawdopodobniej dlatego pozostało ezoteryczne, niejasne i głównie demoniczne. Wspominał ksiądz o pewnych krytykach okultyzmu, które pojawiały się jeszcze przed oświeceniem. I chciałem spytać, skąd te krytyki pochodziły? Czy ze środowiska naukowego, czy może z kościoła? A różne. Jeśli chodzi o oficjalne stanowisko Kościoła, to ono przede wszystkim broniło, tak jak powiedziałem, wolnej woli Boga i człowieka. I zakazywało zawsze paktowania z demonami. Na przykład święty Tomasz, pytany o to, jak odróżnić magię wróżebną od magii naturalnej, mówił, jeżeli znakom towarzyszą słowa, to na pewno jest to przywoływanie demonów. I dlatego wystarczyło, że ktoś czynił znaki, coś mamrotał pod nosem, od razu leciał pod inkwizycję. Jeżeli nie mamrotał nic, no to był święty, to nic, no bo on tylko czynił znaki. Natomiast jeżeli coś sobie mamrotał pod nosem chociażby, to znaczy można było się domyślać, że on wzywa demonów, bo poznawanie przyszłości to jest wyłączne dzieło Boga, no i oczywiście złych demonów, ale on mógł tylko wzywać demonów, bo Bóg nie daje takiego poznania, tak przynajmniej twierdzili teologowie. I w tym sensie Kościół takie rzeczy potępiał, ale były też bardziej, na przykład potępiane, były ciekawe, to były elementy, to nigdy nie było systematyczne. W 1277 roku biskup Tampier dokonał dość takiego poważnego potępienia wielu, bardzo wielu tez. To było kilkaset tez, w tym wielu tez świętego Tomasza, bo one były niezgodnych z nauką Kościoła. No i na przykład potępia powiązanie takie astrologiczne ruchu na Ziemi z ruchem w gwiazdach i w planetach. I odwołuje się do Księgi Sędziów. No co się stało, kiedy Bóg wstrzymał ruch, kiedy Jozue wstrzymał Słońce? Na Ziemi dalej ruch pozostał. A co to oznacza? Że ruch niebios nie jest konieczny do tego, by na świecie istniał ruch. Czyli Bóg stworzył ziemski ruch niezależnie od ruchu niebios. Proszę Państwa, nas to może śmieszyć, ale jest to niezwykle racjonalne, logiczne z punktu widzenia ich systemu rozumowań. Innym z tego, co pamiętam, mówię, nie wszystkie szczegóły pamiętam, bo owszem, przeczytałem to sobie, ale pisałem 15 lat temu, więc nie wszystkie szczegóły, tamtych szczegółów są setki, więc nie jestem w stanie zapamiętać. Byli, ale i znowu dziwny sposób tłumaczenia, to byli tacy jak Erastus czy Libavius, to byli protestanci, którzy próbowali interpretować Pismo Święte dosłownie.
Czyli też niezbyt szczęśliwy sposób interpretacji Pisma Świętego, czyli literalny. I oni wskazywali na przykład na niezgodność astrologii z opisem stworzenia świata w Księdze Rodzaju. Że Pan Bóg na przykład, to o ile pamiętam, że wcześniej podobno stworzył rośliny od gwiazd, no więc gwiazdy nie mogą mieć wpływu na to, czym są rośliny i ludzie. Znowu, logika żelazna, tyle że założenia niekoniecznie poprawne. Krytykowali astrologię, no właśnie krytykował Kepler, ale on ją krytykował tak samo Mersenne, taki bardzo Franciszek Bacon też ją bardzo krytykował. To jest początek XVII wieku, czyli twórca metody empirycznej. No wątpliwy twórca, ale nie chcę wchodzić w historię metodologii. W każdym razie oni bardzo krytykowali alchemię, ale za jej właśnie nieokiełznane używanie podobieństwa, czyli bezkrytyczne. Jak coś jest pod... No, proszę Państwa, taki przykład z Paracelsusa, czy z jego uczniów, mówię... Mamy do dzisiaj słowo świetlik na nazwę, na pewną roślinę. Dlaczego? No bo ona ma oczko w sobie. A skoro tak, to na pewno będzie to dobre lekarstwo na oczy. Podobnie był pewien korzeń, satyrion się nazywał z grecka, bo przypominał pewną część ciała męskiego. No i więc oczywiście był wykorzystywany do leczenia pewnych schorzeń męskich. Ocet z kolei, ponieważ był bardzo kujący, no to był uważany za dobre lekarstwo na ostre bóle. Czyli na przykład pobić kogoś ostem, to przestanie boleć. No, to coś takiego. I to był Paracelsus i jego sygnatury. I jego, no weź, coś podobnego było w czasach Keplera. No i Kepler postanowił sobie z tym jakoś poradzić i ograniczyć, czyli zobiektywizować podobieństwa. My dziś wiemy, że podobieństwa nie mają żadnej wartości metodologicznej, co najwyżej heurystyczną. Czyli inaczej mówiąc, niczego nie dowodzą, a mogą jedynie naprowadzić czasami naukowca na jakąś ciekawą hipotezę, którą i tak potem trzeba sprawdzać, i tak trzeba sprawdzać. Natomiast no, według dzisiejszej wiedzy wiemy, że jest takie powiedzenie, ono jest łacińskie, ja je znam już od dawien, comparatio non est ratio. Nie wystarczy, że coś porównamy, żeby to było dowodem czegokolwiek. Każda rzecz z inną rzeczą jest pod jakimś względem podobna i każda rzecz z inną rzeczą jest pod jakimś względem niepodobna. I teraz jest pytanie, które podobieństwa są istotne, które są nieistotne. To o tym decyduje nasza wiedza, a nie to, co widzimy, bo wzrok jest zawodny, bo widzimy to, co chcemy widzieć najczęściej. Nie będę tego tłumaczył, co mam przez... To jest dość skomplikowane, ale... Myślę, że to są główne takie przyczyny odejścia od astrologii, no i krytyki astrologii, magii w tamtych czasach. Szanowni Państwo, rozmawiamy o okultyzmie, natomiast nie uprawiamy tutaj żadnej wiedzy tajemnej, ukrytej. Można zadawać naszemu gościowi pytania. Myślę, że postara się na nie odpowiedzieć. Zapraszam. Na ile mogę. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja chciałam zadać pytanie, jak współczesna nauka Kościoła katolickiego odnosi się do demonologii w relacji do nauki? To jest pojęcie ciągle, no nie wiem, dogmatyczne, obecność, tak, zła osobowego. Tak, tak. Właśnie, czy jest też próba ujęcia tego jakoś naukowy? No nie wiem, w buddyzmie mówi się, że nie wiedzą po prostu. Znaczy, myślę, że... Nie, że nie ma zła osobowego. Znaczy, chrześcijaństwo, no, prawdopodobnie jakiś dział teologii dogmatycznej na pewno się zajmuje. I to jest zresztą dogmat wiary, że istnieje zło. Bo jeżeli nie istnieje zło, to nie ma potrzeby Zbawiciela, nie ma potrzeby Jezusa Chrystusa, więc całe chrześcijaństwo by się rozwaliło, mówiąc potocznym językiem, gdyby ktoś przyjął, że zło nie istnieje. Natomiast czy zło jest tylko dziełem człowieka, czy istnieje zło wyższe, jakby powiedzieć, Kościół zawsze wierzył, że tak. Nie rozstrzygał jego naturze. No, mówi się potocznie, że to są upadłe anioły, ale to de facto niewiele mówi. Niewiele wiemy. Bo to zresztą w Piśmie Świętym na ten temat nic nie ma, więc to jest prawdopodobnie gdzieś
na bazie jakichś zoroastryjskich, średniowiecznych przekonań tego typu poglądy powstały. Natomiast Kościół woli tutaj powiedzieć tylko tyle, że wierzymy. Nazywa się go szatanem, nazywa się go diabłem, tylko trzeba pamiętać, że zwłaszcza szatan, nazwy w Piśmie Świętym mają charakter funkcjonalny, czyli to jest oskarżyciel, a nie istotowy, to znaczy nie oddają natury. Czyli to jest ktoś, kto oskarża człowieka przed Bogiem. No, choćby w Księdze Hioba można by takie rzeczy szukać. Natomiast gdy chodzi o oczywiście odwoływanie się do demonów, jest złe. Było zawsze złe i dalej jest złe. I tutaj Kościół nie neguje istnienia na przykład satanizmu. Czy nawet jeżeli by ktoś to robił tylko dla zabawy, no to wtedy Kościół i tak uważa, że to jest niebezpieczna zabawa, bo jak się wierzy, że szatan istnieje, to nawet zabawa może doprowadzić do czegoś złego. No to na tej zasadzie. Natomiast oczywiście nie w odniesieniu do nauki. To znaczy faktycznie dzisiaj Kościół, jak słucham tych wypowiedzi, w radiu, w telewizji różnych księży, biskupów, oczywiście potępia okultyzm, ale w dzisiejszym rozumieniu. Nie do końca chyba sobie też współcześni, ale to nie tylko księża, i nie zdają sprawy, że słowo okultyzm znaczyło coś innego kilkaset lat temu i że Kościół nie musi być, proszę Państwa, to jest moim zdaniem Kościół nie wiedząc, chcąc, nie chcąc, jest w paradygmacie postoświęceniowym. Czyli przejął od postoświęcenia to, że nie ma czegoś takiego jak wpływy jakichś rozmaitych czynników pozanaturalnych na świat. I stąd i od razu to odnosi do demonów. No to jest postoświeceniowe i tu nie zawsze tak było w Kościele. I można łatwo pokazać, że teologia katolicka, czy w ogóle chrześcijańska, da się pogodzić z istnieniem rozmaitego typu okultystycznych poglądów. Oczywiście one dzisiaj nie bardzo mają sens naukowy bardziej. Takie jest moje zdanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałam tylko zapytać. Nie przyjmuje czynników pozanaturalnych, a transcendencja? No, transcendencja dotyczy tylko Boga. A pozanaturalny niekoniecznie oznacza transcendent. Dlatego, że jeżeli przyspieszymy, że transcendencja to jest, bo to w średniowieczu to było takie, no właśnie, to były poglądy nie do końca spójne. Pani od razu wprowadza tutaj bardzo logiczne myślenie. Natomiast oni próbowali połączyć, no każdy ma prawo oczywiście i my jesteśmy znacznie w lepszej sytuacji niż oni byli. Proszę Państwa, jak się czyta teksty średniowieczne, to pierwsza reakcja to jest śmiech. Ale o czym ten śmiech tłumaczy? Więcej o mnie niż o nich świadczy. Więcej o mnie świadczy niż o nich. To znaczy ja ich nie rozumiem. Bo to ja ich czytam z pozycji wyższości najczęściej. Ja, mądry, 21-wieczny człowiek. To tego trzeba unikać przy czytaniu tekstów średniowiecza. A nie tylko, także renesansu. Otóż transcendencja tak naprawdę przysługuje tylko Bogu. Natomiast oni uważali, że pojęcie natury ma różne znaczenia. Otóż dla nich naturalne, dla arystotelików, to co wypływa z natury rzeczy. I wtedy wpływ gwiazd nie wypływa z natury rzeczy, więc w tym sensie jest pozanaturalny. Natomiast dla platoników, ponieważ oni przyjmowali pojęcie globalnej natury, jako vicaria dei się nazywała, pomocnica, czy jak z wikary, no to ona była vicaria dei, pomocnica Boga w stwarzaniu świata. Ona była upersonifikowana i tak dalej, i tak dalej. Otóż taka natura oczywiście wtedy to nie był trans pozanaturalny. Dla platoników wpływ gwiazd nie był pozanaturalny, był naturalny. Dla arystotelików był pozanaturalny. Dlatego astrologia z punktu widzenia arystotelizmu rozbija system. I święty Tomasz wiedział, ale nie umiał sobie z tym poradzić. Czyli arystotelizm był rozsadzany całkowicie przez zarówno magię, jak i przez astrologię, bo to nie pasowało do systemu przyczyn. Ale jak to często bywa, logika nie jest ostatecznym kryterium wyboru naszych poglądów. Więc trzeba było zresztą prosta zasada, jak coś jest
sprzeczne, to można się zastanowić, czy ta sprzeczność jest po mojej stronie, czy po stronie rzeczy. No i najczęściej się uznaje, że widocznie moja struktura filozoficzna jest nie do końca adekwatna i trzeba ją dostosowywać do rzeczywistości. Tak najczęściej bywa w nauce. I to raczej dobrze świadczyło o świętym Tomaszu. Bo inaczej wpadamy w dogmatyzm. Znaczy, ci, którzy twierdzą, że jak występuje sprzeczność, to należy wszystko odrzucić, to stają się dogmatykami swoich własnych poglądów. Trochę na marginesie naszej dyskusji pojawił się wątek logiki i logicznego myślenia. Myślę, że mogę zdradzić, że w książce pojawia się z kolei motyw wpływu magicznej koncepcji znaku na rozwój współczesnej logiki. A jest. Czy mógłby ksiądz coś więcej o tym powiedzieć? A to jest przeciekawe, proszę Państwa. To ja byłem naprawdę tym zaskoczony. Za mało się tym zajmowałem, ale są na ten temat książki. Otóż, proszę Państwa, pojawia się od dawien dawna, już w średniowieczu istniała taka koncepcja specyficznego języka, który dotyka istoty świata. Ono miało charakter na przykład pojęcia Ars Magna u Lulla, Raimunda Lulla, gdzieś tam XIV czy wiek. Nazywano to też clavis universalis, klucz uniwersalny do świata. Czyli mam taki klucz, który wszystkie drzwi w świecie otwiera. To miał być język. I nagle na początku XVII wieku pojawia się koncepcja, odżywa koncepcja kabały. Kabała była jednym z takich kluczy przez całe średniowiecze i przez renesans. Dla niektórych oczywiście, nie dla wszystkich, ale właśnie numerologia była takim kluczem. Potem co jeszcze? Pojawiają się różokrzyżowcy. To jest taka mityczna postać, Rosenkreuz, na początku XVII wieku. Bardzo prężnie się rozwijali przez jakieś 20 lat. I oni twierdzili, że są w posiadaniu specjalnego języka adamicznego, czyli takiego, jaki mówił Adam przed popełnieniem grzechu pierworodnego, czyli językiem, który oddaje samą rzeczywistość. Rzecz ciekawa, że jak się czyta żyjącego trochę później, kilkadziesiąt lat później, Leibnica, jednego z najwybitniejszych filozofów tamtych czasów, wybitnego znawcy na przykład, znaczy znawcy, on akurat był pod dużą impresją, wrażeniem języka chińskiego, piktogramów i tak dalej. Otóż on postawił sobie za cel odnalezienie tak zwanej charakterystyka universalis, czyli języka uniwersalnego, taki, który dotrze do, czyli będzie identyczny z językiem Boga. Dla Keplera takim językiem była już geometria, dla Galileusza tak samo. Oni metafizycznie i religijnie interpretowali to, co robili w nauce. Tego nie da się oddzielić. Ateisty, no może jednego czy dwóch państwo by znaleźli wśród naukowców XVII wieku. Hobbes za takiego uchodził. Ale to też nie jest do końca pewne, jak należy rozumieć ten jego ateizm. Natomiast właśnie ta znajomość tego języka była tożsama ze znajomością całej encyklopedii, czyli całości świata. I to byłoby równoznaczne z posiadaniem wiedzy równej Bogu. I rzecz ciekawa, że kiedy pod koniec XIX wieku Frege, Gottlob Frege, twórca współczesnej logiki, pisze o swoim, tak zwany Begriffsschrift, jest taki jego artykulik, czyli wymyśla nowy język dla logiki, bo stary, arystotelesowski, jest do niczego, to pisze, powołując się na Leibnica i jego charakterystykę uniwersalną, że chciałby zbudować taki język, który odda istotę świata. Formalną już tylko, nie całą, czyli bez istot rzeczy, ale formalną istotę świata. I logika w tym rozumieniu była taka lingua charakterystyka, clavis universalis dla całej wiedzy. Nie dla poznania, tylko dla wiedzy. No, potem warto wiedzieć, że przyszedł taki Wittgenstein i koło wiedeńskie, oni w oparciu o to zbudowali całą quasi-metafizykę. Czyli Wittgenstein powie, granice mojego języka są granicami mojego świata, czy w ogóle granicami świata. Czyli ponieważ logika miała wyznaczać ostateczne granice tego, co jest poznawalne, tego, co może istnieć i tak dalej. W różnych to było koncepcjach. No i proszę zwrócić uwagę, że po 400 latach odżywa koncepcja prawie że magiczna, tylko w zupełnie innym, stricte racjonalistycznym kontekście. Przeciekawe. Myślę, że z logiki możemy dość płynnie przejść do matematyki i nawiązać do dyskusji z tego okresu, dyskusji Keplera z Fludem, który jest mowa w książce. Fludem, Fladem, różnie to wymawiają.
ci dwaj właśnie zgadzali się w wielu kwestiach, mianowicie u obu tych autorów można znaleźć pewne wątki, motywy okultystyczne. Pewnie zwłaszcza u Flada, tudzież Fluda. Natomiast różniło ich podejście do matematyki. Czy mógł ksiądz opowiedzieć więcej coś o tych różnicach? Już tu wspominałem, ale że jest taki, tam cytuję taki tekst Keplera, który polemizuje z Fladem i mówi tak, dlaczego ty mi zabraniasz, bym powoływał się na Platona, Proklusa i Arystarcha, a sam odwołujesz się do Hermesa Trismegistosa, do Jamblicha i Porfiriusza w kwestii matematyki. Otóż proszę Państwa, to są dwie zupełnie różne koncepcje matematyki. Ja wstanę, bo wtedy się... Koncepcja platońska, która była Arystarcha czy Proklosa, tam chyba Proklosa, to mniej więcej to była ta matematyka, którą stosował Kopernik na przykład. Czyli rzetelna matematyka, taka jak ona wtedy potrafiono zbudować. Natomiast jeśli weźmiemy Hermesa Trismegistosa, o nim za chwilę, czy weźmiemy Jamblicha czy Proklosa, to mamy, proszę Państwa, tak zwany neopitagoreizm, czyli taka właściwie mistyka liczb. To jest matematyka sprowadza się do mistyki liczb. W XII wieku na przykład coś takiego uprawiano, ale w bardziej racjonalnym kontekście, kiedy na przykład używano pojęcia jedynki, dwójki i dwójki. Pojęcie jedynka była synonimem Boga, bo Bóg jest jednością. Dwójka była synonimem stworzenia. Dlaczego? Bo stworzenie pojawia się wtedy tam, gdzie jest wielość. Czyli stworzenie polega na pojawieniu się wielości, czyli dwójki. I mniej więcej tego typu, plus kabała, która także była numerologiczna. I tego typu mistyka liczb, tego typu mistyką liczb operował Robert Flad. I w oparciu o to chciał wszystko dowodzić. Natomiast Kepler odwoływał się do zwykłej tradycji, to co my dziś uważamy też za matematykę, czyli do geometrii głównie. Tam chodziło głównie o geometrię, mniej nawet o liczby, bo wtedy mało co liczono. Proszę Państwa, algebra była w pierwszych swoich powijakach. Dopiero arytmetyka nie było dobrej, by tak rzec, filozofii arytmetyki. Geometria miała fantastyczną filozofię wtedy, arytmetyka nie za bardzo. Gdy chodzi o Hermesa Trismegistosa, tutaj padło takie określenie. Otóż stąd się bierze nazwa tak zwane pisma hermetyczne, pochodzące od Hermesa Trismegistosa. Otóż wierzono w starożytności, a potem to się zaczęło nagle pod wpływem Greków przez tłumaczenia Marsilio Ficinego w XV wieku, że niejaki bóg Tot, zwany Hermesem po grecku, napisał pewne dzieła dotyczące religii, teozofii, magii, alchemii. I te pisma zebrane ze starożytności zostały przetłumaczone na włoski przez Marsilio Ficiniego pod koniec XV wieku, tak, 15-1470 ileś, na polecenie Kosmy Medyceusza. I one stanowiły, że tak powiem, no fundament myślenia magicznego w całym renesansie, ale one wpłynęły także na Kopernika. Kopernik odwołuje się do nazwiska Trismegistosa. Jak pisze w obrotach dzieł Sfer Niebieskich, pisze, jak Słońce powinno być w środku świata, jak pisze właśnie Trismegistos, jak pisze Proklus, czy Arystarch, czy inni. I to jest powołanie się na te hermetyczne pisma. Ten Hermes był bardzo popularny, byłem zdziwiony, pojechałem do Sieny swego czasu, zwiedzam katedrę, a tam na posadzce jest wizerunek Hermesa Trismegistosa, a katedra była robiona 20 mniej więcej lat, budowana po przetłumaczeniu dzieł przez Marsilio Ficiniego na język włoski, prawdopodobnie raczej niż na łacinę. To pokazuje, jak popularne były to dzieła, a to były dzieła głównie magiczno-astrologiczne. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? A czy to określenie hermeneutyka? Nie. Znaczy od tego samego nazwiska, nazwy, w sensie Hermes. Bo dlaczego hermeneuin? Dlaczego to jest, znaczy tłumaczyć? Bo Hermes to był Bóg, który przychodzi, to był pośrednik między bogami a ludźmi. I Hermes
tłumaczył ludziom, co bogowie chcą powiedzieć, stąd hermeneutyka. Ale ona nie ma nic wspólnego z pismami hermetycznymi. Nazwa jest tylko podobna, natomiast stąd nazwa jest wprost hermetyczny. Tylko proszę zwrócić uwagę, skąd się wzięło nasze słowo hermetyczne, że coś jest hermetycznie zamknięte. No właśnie z tego corpus hermeticum, który jest okultus niezrozumiały, zamknięty dla ludzkiego rozumu. To o to chodzi. Szanowni Państwo, to chyba ostatnia okazja, żeby zadać pytanie. Bardzo proszę. A jeśli takowego nie ma, to ja pozwolę sobie poprosić o małe podsumowanie pewnym pytaniem. Aha. Mianowicie tegoroczna edycja Festiwalu Kopernika dotyczy geniuszu, może też wstanę. No i w naszej dyskusji kilka nazwisk takich genialnych postaci też się pojawiło. Tak, mówiliśmy o Newtonie, o Keplerze, trochę mniej o Galileuszu, ale też przy tej ostatniej odpowiedzi padło nazwisko Kopernika, który także jest patronem tego festiwalu. I chciałbym, żeby w ramach podsumowania wypunktował ksiądz wątki okultystyczne, które pojawiały się w pracach tych oto genialnych postaci albo w kontekście ich dzieł. Znaczy, gdy chodzi o Kopernika, to tylko centralna pozycja Słońca jest motywowana hermetycznie przez odwołanie się do Trismegistosa. Czyli to ma związki jakieś hermetyczne, czyli quasi-teologiczne. To nie jest czysto, jakbyśmy chcieli, empiryczne uzasadnienie. Oczywiście ono jest ważniejsze, potem liczenie, bo najważniejsze jest to, co widzi w liczbach, ale niewątpliwie coś takiego jest. Gdy wątki okultystyczne proszę Państwa, gdy chodzi o Galileusza, to niewątpliwie jego koncepcja geometrii jako języka boskiego to na pewno nie jest koncepcja naukowa, tylko metafizyczna, platońska, neoplatońska. Ona była elementem całego systemu, także okultystycznego, no bo to nie były siły naturalne. Odwołanie się do Boga, który... Zresztą on wprost powiedział, że jeżeli poznajemy coś z dokładnością geometrii, to poznajemy dokładnie tak samo, jak poznaje Bóg. To są wręcz słowa Galileusza w jego dialogu. Więc niewątpliwie to był wpływ na niego, przy czym oczywiście nie można mu przypisać myślenia hermetyczno-okultystycznego. To jest rzeczywiście zadziwiające, jak w tym morzu okultyzmu taka postać jak Kartezjusz czy Galileusz no, potrafiły się z niego wyłamać, że były maksymalnie na owe czasy krytyczne. No Kepler, no tośmy tutaj dużo wspominali, że tych wątków jest bardzo wiele, więc nie będę ich wymieniał z powrotem. Natomiast co innego chciałem powiedzieć, proszę Państwa, gdy chodzi o geniuszy, to jest takie powiedzenie, które na pewno Państwo znacie i ono jest przypisywane Newtonowi, ale ono pochodzi już z XII wieku, bo znajdujemy w tekstach przypisywanych Bernardowi Sylwestrowi, czyli Leśniemu, który pisze tak, nani gigantum humeris incidentes sumus, czyli dlaczego on mówi, że jesteśmy karłami siedzącymi na barkach olbrzymów. Czyli inaczej mówiąc, że tak naprawdę geniusz karmi się przeszłością, karmi się historią. To nie geniusz w nauce. Pomijam geniusza w rozumieniu niczańskim. To jest bardziej szaleniec niż geniusz. Ale to ciekawe, Bruno twierdził, że tylko szaleniec jest w stanie poznać wszystko. To Bruno, Giordano Bruno, ten, który spłonął na stosie na Campo dei Fiori. To on twierdził właśnie, że tylko szaleniec jest w stanie poznać wszystko, dotknąć Boga. Natomiast geniusz w nauce, proszę Państwa, nie rodzi się od zera. Geniusz, nawet jeżeli jest wybitny, to nie jest w stanie uprawiać nauki od zera. Musi karmić się tym, co dokonały wieki, czyli starożytność, średniowiecze, nowożytność i współczesność. Newtona nie byłoby, gdyby nie rozważania na przykład teologów średniowiecznych na temat quantitas materie odnośnie do Eucharystii. I stąd wziął na przykład pojęcie masy jako ilość materii, a to było rozważane w XIV-XV wieku w Oksfordzie, gdzie zastanawiali się, jak możliwa jest transubstancjacja eucharystyczna.
I tego typu pojęcia tam były wprowadzane. On je tylko odpowiednio oczywiście znaturalizował. Nie byłoby Galileusza, gdyby nie cała koncepcja arystotelesowskich sylogizmów, bo on stosuje metodę de facto arystotelesowską. Cała masa prac na ten temat jest. Podobnie zresztą Kartezjusz, który odrzuca szkoły, a de facto, jak się czyta, to jest po same uszy zagłębiony w myśleniu ukształtowanym w późnym średniowieczu, a nawet wczesnym średniowieczu i w renesansie. Dziękuję. Księże doktorze, bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i za nasze spotkanie. Dziękuję Państwu za udział i zapraszam na pozostałe wydarzenia.